Siemanko, witam Was bardzo serdecznie prosto z boiska i dzisiaj moim gościem jest Budda, także siemano. Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, Ciebie również. Jeśli ktoś interesuje się motoryzacją, a nie zna tego pana, to musicie to zmienić w tym momencie. Pod spodem w opisie oczywiście macie link, wbijacie, serdecznego suba zostawiacie. Martko, jak zdrówka w ogóle, jak Twoje granie w piłkę? Moje granie w piłkę odbywa się tylko i wyłącznie u youtuberów piłkarskich na YouTubie. Kiedyś było codziennością, bo jestem prosty chłopak z osiedla, który przed blokiem miał boisko i grałem dużo z ziomalami w osiedlowej lidze, ale teraz gram tylko i wyłącznie u Was. A grałeś kiedyś właśnie oprócz takich, że tak powiem, wypadów z ziomkami? Grałeś w klubie gdzieś? Za dzieciaka grałem, no. Byłem pomocnikiem i bramkarzem. Tak jest, w jednym z krakowskich klubów. I lepiej na bramce czy na pomocy? Ja wolałem na pomocy, wszyscy twierdzili, że lepiej mi na bramce, bo byłem dość wysoki, nie? O, widzisz. Ale jednak mnie to nie kręciło. To dzisiaj przetestujemy Twoje umiejętności bardziej, te ofensywne, że tak powiem. Więc Wy zostawiacie łapę w górę i suba, a my lecimy z rozgrzeweczką. Zaczynamy. Moi drodzy, sprawcą dzisiejszego zamieszania i tego, że to Budda właśnie dzisiaj sprawdza się i testuje w tym odcinku, jest BetClick, czyli oficjalny sponsor mojego kanału. Oczywiście pod spodem w opisie macie link. Wszystkie pełnoletnie osoby zapraszam bardzo serdecznie, bo z kodem Lachu macie cashback do 200 zł bez warunków obrotu. Więc wbijajcie na BetClicka, sprawdzajcie, a my zaraz sprawdzimy, jak spisuje się Budda w grze na prawdziwym boisku, już nie w samochodzie. Typowa akcja na Orliku, to jeszcze pamiętam za czasów grania w piłkę. Na boisku, w którym ja grałem, to by mieliśmy sztuczne w Nadwiślanie Kraków. No to kurde. O chłopie. To nie były, wiesz, tanie rzeczy. Składka miesięczna była 149 ziko. O kurde. No. Naprawdę? W tamtych czasach to chłopie jak 300 dziś. Słuchajcie, lecimy z pierwszym wyzwaniem. Ta piłka jest razy dwa zawsze, pamiętaj. No. Ta jest normalna. No, poznasz łatwo. I co teraz? Teraz rzuty karne. A ile rzutów? 5. Nie, walę od razu. Bramkarz nie spodziewa się, gdzie się ma rzucać. Życzę powodzenia. Zaczynamy w takim razie. Będzie tam. No. Ale zaufał, popatrzcie, to jednak jeszcze młody. Ale wiesz, że to nie można ufać, jak się bramkarzem jest, nie? Proszę, to już teraz wymieniam, ale dyszka na konto. Nie zmienił. To jest gra psychologiczna teraz taka. Tak, to jest tylko już gierka teraz, nie? Bylebym tego nie zrobił jak na ostatnim mundialu, tak? Na samym końcu. To byś paprał. Kto spaprał? A tak, tak, tak. Rzućcie to teraz na przebitkę. Nie mogą. Zdejmą mnie. O! Tam. Ale popatrz się, trochę ci tak. Trochę zagrał. Ale dobrze. Spryciasz taki z niego. 2-1. Ale został w środku. Byczku. Wiesz jak jest. Czekaj, mamy 3-1, nie? Dobra, ostatnia. To taka specjalna dla ciebie. No. Ale prawie... Prawie to miał, ale za mocna bomba była, wiesz? To nie twoja wina, mordo. Jeszcze przyjdą czasy, kiedy zaczniesz to bronić. 4 strzelone. Dobrze, dobrze, podkręcaj. Żartuję, dobrze było. Przed nami w takim razie wyzwanie numer 2. Teraz oczywiście widzicie, jak to wygląda, jeśli chodzi o punktację. Wszystko zostało już też wyjaśnione, ale mam do ciebie jedno pytanie. Jeśli chodzi o piłkę nożną, jakieś kluby ulubione zagraniczne, masz jakiś taki? Tylko ten, w którym gra Cristiano Ronaldo. Czyli obecnie Manchester United. Obecnie Manchester United, kiedyś Manchester United, a przez długi czas Real Madrid. Ja nie kibicuję stary klubowi, tylko Cristiano. Plus 10 punktów za Real Madrid oczywiście daje od razu. Ale jeśli chodzi o piłkarza, to pewnie też Cristiano, już nie będę pytał o więcej. Czy masz jeszcze... Cristiano przekot. Nie, tylko Cristiano się liczy. Jeszcze kochałem za styl życia Marcelo. Marcelo już teraz będzie kończył karierę w Realu Madryt prawdopodobnie. Czyli, to, czyli w finale Ligi Mistrzów, Real czy Liverpool? Nie no, Real. Kurde, jaka dobra mordka. No to stary, plus 10 jeszcze raz. Dobra, zaczynam od podwójnej. Daj mi ją. Proszę. Byle nie podwójna ciągła. Podwójna ciągła to niszczyciel dobrej zabawy. Dokąd lecisz? Idealnie, proszę bardzo. Dwójeczka, szef. Za ciosem. Jak
to powtórzysz to. Nie! Kurde! Ale ręce rozkładane już do koszynki. Ja tak, ja już się czyściłem, stary. Ja już byłem pewien, że ona tam jest. Nie? A. Dokręć ładnie sobie. Siedzi, to jakie okno, stary! Ale to widzę lewe okno. 60? Tak. A wiesz, że 60 to nie. No to musisz, przynajmniej dychę daj. No nie! Dobra, może być 60. W tym wypadku może być 60, ale wierzcie mi, że ta poprzeczka na samym końcu to była bomba 119 na godzinę, nie? No 61. 61, no. Podoba mi się. Z tego, co dobrze policzyliśmy, a ja z matematyki byłem wybitny, ty też? Nie, ja tylko pieniądze umiałem liczyć. Ale czy miałeś dwóje? Nie, nie zdałem klasy raz. Kurde, to razem mamy trzy. Razem mamy trzy, no. A ja jako jedyny mam nieparzystą ilość punktów. Tak, jako jedyny. Jeszcze nie wiadomo, jak to się skończy. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 86 na razie na twoim koncie. Teraz czas na trzecią konkurencję, czyli podanie do małej bramki i wjeżdżasz sobie ze slalomem. Proszę bardzo. Proste, łatwe i przyjemne, w teorii przynajmniej. Przyjąłem, realizuję. Nie musisz tutaj mega szybko, możesz powolutko. Jak będzie, tak będzie. Słuchajcie, tak wieje, że ja komisyjnie trzymam brameczkę. Nie ruszyłem, żeby nie było. Na spokojnie. I teraz. Dobrze, ale dobrze. Fajnie, wyszedł z salonu. Bomba była, chciałem dziurę. Dziury nie trafiłem. Próba numer dwa. Co się dzieje w ogóle? Druga młodość. Dwójeczka. Tak jest, pięknie. O nie! Myślałem, że za dużo, ale nie! Idę, bo normalnie... Szapowa. Dwa razy posadzony na dół. To trudno. Jeszcze się nauczy. No i pięknie. Tak, i co teraz? Paskuwany. Czekał do końca. On strasznie szybko wychodzi. Już to wyczułem, wiesz? Agresywny. Już to wyczułem. Strasznie agresywny bramkarz. Ładnie. O to chodzi. Właśnie straszny agresor, bo wiedziałem, że takiego szpagatu nie zrobi. Ostatnia? Tak. To ale mocna, fajna. Dobre mocno, podanie. To było mocne podanie. Teraz do też mocno. Oj, 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 oj. Nie wiem, czy nie za dużo. Ale się bawią chłopaki. Ty, no co goś kręci? Kurde! Nie! Za dobry bramkarz, ale starałem się jak mogłem. Ale już go miałeś tak ze dwa razy, żeby pyknąć. Trudno. Tylko. Dzwony zaczęły dzwonić, więc chyba czas przejść do kolejnej konkurencji. Tutaj oczywiście widzicie punktację w rogu, ponad 120 punktów tego, co policzyliśmy. 126 dokładnie. I teraz czas na strzały z dystansu. Lubiłeś tak sobie przypakować? No jasne. Cristiano lubił, to ja też lubiłem. Stary, u mnie była prosta piłka. Ronaldo lubi, Labuda też lubi. Ale czemu Cristiano ogólnie, powiedz? Jakoś nie tak... wiem, stary, był taki prowokacyjnie, zajebiście zbudowany, jak mieszał tymi piłkarzami, nie? Bo ja jestem trochę za młody na Ronaldinho jeszcze. Okej. Okay. Wiesz, o co chodzi? Następcą po Ronaldinho był Cristiano. No bo ja na przykład lubiłem bardzo Ronaldinho, ja mimo też. Tego, że grał w Barcelonie. Ale to rzeczywiście moje czasy bardziej. No stary jest. Yoga Bonito TV. O, ale to było zajebiste. To jest to. Ile osób teraz z was ma flashbacka z dzieciństwa? Yoga Bonito TV. Ale takich rzeczy już nie robią, nie? Nie robią, a mogliby. Brzmi jak boomerzy. Przejdźmy do konkurencji po prostu. Powodzonka, kładę piłę, lecimy. 5 punktów za każdą bramkę strzeloną, ale jeśli wpadnie w tarczę, to jest 10 dodatkowe. I oczywiście jedna piłka razy dwa. Twoja ulubiona kolorowa. Mogę? Tak jest. Ładnie pierwsza. Raz. Oddaj. To jest 16 metr. Jak dobrze uderzycie, to... Patrz, ale to jest tak mocne, że po rękach poszło. Trzy. Co goś ładuje? War! Nie, no ta nie weszła. Nie! Tamta nie weszła, to tą musiałem bić. Stary.
tak delikatnie to sparował. Ale ma ciężary Dawid dzisiaj. Ostatnia. Chcieliście Zidankę, to spróbowałem. O, ale stary, szanuję za to okienko, naprawdę. Co ty żeś zrobił? Kurde, bo słupek tam za 10. Ale nadrobiłeś, kurde. Mam nadzieję, że policzyliśmy dobrze. 166 punktów, ta szóstka w ogóle będzie mnie śmieszyła teraz, ale jeden punkt dałem. Już się nie wykręcę. Dwie piłki muszą wpaść, żebyś dogonił Kubę Nowaczkiewicza, albo jedna kolorowa. Jak wolisz? Do wyboru. Zrobimy jedną kolorową i jedną zwykłą. Dobrze. Tak, żeby przypieczętować. Nie? Już na pewno wyprzedziłeś Nowciaksa, czyli trzecie już jest, walczymy. O drugie już też jest, no bo Błachu jest za tobą. O pierwsze walczysz. Piotruś, jak ja cię kocham, Nowciaks, tak nie uważam tego za osiągnięcie. Ale cię kocham. Tym akcentem zaczniemy kolejną. Bezczelny jak Ronaldo. Patera. O, lubite! Trydy. Ciekawe, gdzie jest piłka. Złym fragmentem nogi, ale brama jest. Myślałem, że to nie wpadnie. Ciężkie. Ajajaj, aż mnie zabolało, powiem ci. Powiem ci, że... Niosę. Przedostatnia, ale, nie, ale daję. Mój staw skokowy mówi, że to jest ch**owa konkurencja. Oj, za dwa! A! Aż noga, nie wiem, czy go bardziej noga nie boli, czy boli bardziej To jest to! Na to czekam! Home run! No to zdejmuję. O chłopie. Patrz, jak teraz skarpetkę ściągnę. Dobrze jest. Porównaj sobie z tamtą, to jakbyś chodził do solarium i dawał tylko jedną stopę. Patrz. No i szanuję dobra. Za poświęcenie. Moi drodzy, wszystko co dobre kiedyś się kończy. No niestety kończy się też ten odcinek, ale to dla ciebie może niestety, bo twoja kostka woła o przerwę. No nie ma ze mną łatwo, natomiast jest na mnie skazana. Ale powiem ci, że szanuję. Bardzo fajne strzały, mocne, soczyste, takie jak lubię. Prawie 200 punktów zdobyte. No właśnie, szkoda, że nie dwa z przodu, ale... Dobrze jest. Dobrze jest. Powiedz mi, która konkurencja najfajniejsza dla ciebie? Kurde, te strzały jeden po drugim. Tak najwięcej się dzieje, a najbardziej techniczne to te woleje, nie? Tak, tak. Ale fajnie sprawdzić się w tym czymś takim ciężkim. Nigdy nie trenowałem na siatce odbijającej, nie? Tak, no każdy błąd techniczny od razu widziałeś, tak, ona inaczej odbija i tak dalej. Mam nadzieję, że wam też się podobało. Oczywiście do tego pana wbijacie. Pod spodem macie link w opisie. Jak ktoś nie subskrybuje jeszcze, to nie wiem dlaczego, ale... To powinien zacząć, bo powinien. Zaraz będziemy mieli milion. No stary, ja trzymam kciuki, kurde, naprawdę. Po tym, co ja oglądam, co ty robisz, to... Bardzo mi miło. Szapoba, bo sam jestem widzem i naprawdę szanuję. A Mortko, teraz 5 sekund dla ciebie. Nominuj, kogo chciałbyś, żeby tutaj się sprawdził. Wyzywaj, kogo chcesz. Nie no, ja, mój typ jest tylko jeden. Nie było go jeszcze u ciebie, jak tak teraz analizuję. I mówię... Wuja, pokaż, że jesteś groźny. Dobra, Nitro. Nitro w takim razie, Mortko, wiem, że jesteś kibicem Realu, tak jak ja. Wiem, że grasz w piłkę, więc zapraszam. Do tego wszystkiego powinieneś mieć teraz nie najgorszą kondycję. No i sprawdzimy, jak będzie kopał tym razem. Ja myślę, że będzie dobrze. Wuja, zapraszam. W takim razie odzywam się na Insta i my widzimy się kolejnym razem. Tutaj nasze Instagramy, a ty odpoczywaj. Schłodzić trzeba. Ja to spierdolę. Nara.